Wiceminister Rozwoju Technologii Olga Semeniuk, Państwa i moim gościem. Witam Panią Minister. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Zacznijmy od informacji niezwykle ważnej dla wszystkich tych osób, które ogrzewają, opalają swoje mieszkania węglem. Sejm przyjął jednak ustawę dotyczącą, teraz pytanie czego, stabilizacji ceny węgla czy ustawowej ceny węgla? Stabilizacji cen węgla na czasy niepokoju, czasy wojny między Rosją a Ukrainą. To bardzo ważna ustawa i projekt, który wdrożyliśmy po wielu rozmowach z przedsiębiorcami, po wielu rozmowach również z gospodarstwami domowymi. Tak jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, chcemy, żeby w tym okresie od końcówki sierpnia, początku września, kiedy domostwa, gospodarstwa domowe będą decydowały się na zakup opału, na zakup węgla, ta cena była w tym czasie trudnym dla nas wszystkich regulowana. Mhm. Ja mam, powiem szczerze, taki dyskomfort troszeczkę, kiedy mówimy o rozwoju i technologii, a my zaczynamy naszą rozmowę od węgla. No, gdzie w tym węgiel wszystkim jest? Przedsiębiorcy też, panie redaktorze, którzy przychodzą i mówią, że zerwane łańcuchy dostaw w kontekście importu powodują strach. Ten strach pobudza popyt, a ten popyt napędza tak naprawdę, no niestety, różnego rodzaju złe procesy, które w gospodarce następują, między innymi przez pośredników, których chcemy z tego procesu i łańcucha wyłączyć. Przez spekulacje, przez wydłużone łańcuchy dostaw węgla, ta cena poszła gigantycznie w górę do prawie 3000, a nawet ponad 3000 zł. Dzisiaj mówimy o niecałym 1000 zł. Kierujemy ten projekt do najsłabszych, najuboższych, do tych, którzy tego opału i tego węgla potrzebują. Ale to, co zdumiewa dzisiaj, panie redaktorze, w takiej polityce międzynarodowej, którą obserwuję, europejskiej, to to, że już poszczególne kraje europejskie z silnymi gospodarkami mówią, że wracamy do węgla. No Niemcy. To rzeczywiście zmienia, jest informacja to zmienia percepcję. Dziś Niemcy taką decyzję podjęły. I panie redaktorze, jeszcze jak rozmawialiśmy w różnych programach z pana udziałem w styczniu, lutym tego roku, rozmawialiśmy o zielonej energii, rozmawialiśmy o zielonej transformacji. To był taki bardzo nabrzmiewający temat. Dzisiaj on spada w zasadzie do jakichś dolnych partii zainteresowania. Dzisiaj każdy patrzy na kwestie bezpieczeństwa energetycznego i to ona odgrywa tak naprawdę najważniejszą rolę. Mimo nałożonych sankcji, embarg i tak w dalszym ciągu jest płacone w rubelkach za rosyjskie surowce i te surowce płyną. Nie jest to tajemnica żadna. Koloryzowana polityka surowcowa to jest to, z czym mierzymy się w zasadzie od początku. Polska prosiła, apelowała i dalej prosi, apeluje o tak naprawdę szczelne sankcje. Ja wiedziałam, że ten szósty pakiet ogłoszony przez Brukselę sankcyjny no nie wpłynie na to, że Rosja przestanie funkcjonować jako gospodarka. Ta Rosja cały czas jest bardzo mocna gospodarczo. Z tego też powinniśmy pewną lekcję, tak naprawdę wykorzystać tę lekcję, ponieważ wojna ekonomiczna, panie redaktorze, szanowni państwo, trwa wszędzie oprócz Rosji i to jest przerażające. Mhm. A Rosja na tym czerpie zyski i to niebagatelne. Rosyjski rubel wzmacnia się, ten potencjał jest coraz większy, gospodarstwa rosyjskie domowe funkcjonują, firmy rosyjskie również funkcjonują i to jest przerażające. To tym bardziej chyba na podkreślenie i na pochwałę zasługuje decyzja Parlamentu Europejskiego, który dziś naprawdę niezwykłą większością opowiedział się za tym, że Ukraina i Mołdawia powinny przystąpić do Unii Europejskiej. Historyczny moment, ale pamiętajmy również, że proces konwergencji, spełniania kryteriów konwergencji trwa bardzo długo. Mam nadzieję, że Bruksela pochyli się nad tym, jak nad wieloma innymi wątkami, niekoniecznie związanymi z praworządnością w Polsce, aby właśnie wejście Ukrainy do Unii Europejskiej było przyspieszone. To po pierwsze, a po drugie jednolita polityka surowcowa, oduzależnianie się od surowców energetycznych rosyjskich. To jest dla nas dzisiaj podstawa, choć nie jest to w interesie wszystkich krajów członkowskich. Też informacja z dziś, podobnie jak ta związana z węglem i uruchamianiem elektrowni węglowych niemieckich. Parlament Europejski jakby delikatnie spuszczał z tonu i odpuszczał Polsce kwestię praworządności. W sprawie Komisji Europejskiej został wycofany ten wniosek, żeby Komisję Europejską karać. Ponoć teraz ta cała trajektoria, czy wszystko ma być skierowane na Węgry. Zachowujmy trzeźwość myślenia i trzeźwość umysłu w całej dzisiejszej historii i krajobrazie, w którym jesteśmy, szczególnie gospodarczym, bardzo niepewnym i to właśnie takim głównie zintensyfikowanym na obszarze europejskim. Mówienie o praworządności czy wykopywanie różnego rodzaju treści bardziej społeczno-obyczajowych niż gospodarczych jest po prostu nie na miejscu. Do tych treściach obyczajowych za momencik, jeżeli pani poseł pozwoli. A może od razu?
Słucham. Pytanie. I co pani rozumie przez treści obyczajowe? Mówię konkretnie o tak naprawdę różnych relacjach, które zachodzą w Unii Europejskiej pomiędzy poszczególnymi partnerami i o upolitycznianiu pewnych kwestii, które dotyczą na przykład programów gospodarczych w Polsce. Mówię tutaj o Krajowym Planie Odbudowy. Ta obyczajówka polityczna dotyczy przede wszystkim tego, że rozmawiamy dzisiaj o tym, że gremia polityczne podejmują decyzje na temat tego, jak powinien wyglądać schemat gospodarczy w Polsce. Ja mówię tutaj konkretnie o Krajowym Planie Odbudowy, o kamieniach milowych, o których mówimy bardzo dużo w ostatnim czasie. I wiele mitów też wokół nich narosło już. Tak, na przykład to, że te kamienie milowe będą zmuszały ludzi do różnego rodzaju decyzji i kierunków, które nakazuje Unia Europejska. Ja to cały czas tłumaczę, że to mówił zresztą sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski, z jednej strony o elastyczności tych kamieni milowych, ja to nazywam bardziej pokazywaniem fakultatywności. To nie jest obligatoryjność, tylko fakultatywność i to są kierunki, które gdzieś sobie w hierarchii ważności postawiła Unia Europejska i za tym idą oczywiście kraje członkowskie, które decydują się na to, aby KPO zaciągnąć, czyli zaciągnąć te środki finansowe. To są pokazane drogi, ale nie jest to droga obligatoryjna do tego, aby to wykorzystać. Proszę pamiętać, że przy każdym kamieniu milowym musi być konkretny projekt ustawy, a ten projekt ustawy musi być przegłosowany przez parlament. Pani posłem nie jest, nie wiem, czy dla pani szczęśliwie, czy nieszczęśliwie. Nieszczęśliwie, ale bo tak się chciała zostać kiedyś. Ale tak się zastanawiam, czy przyglądała się pani może wczorajszej debacie w parlamencie? Widziałam. No to chociaż pani by dopytała, której debacie? Znaczy widziałam jedno wydarzenie, które nie powinno mieć miejsca w kontekście... A to mówi pani o tej posłance z Warszawy. Posłanka z Warszawy, Klaudia Jachira, która no niestety dopuściła się braku tak naprawdę zrozumienia i też szacunku do ludzkiej pracy przy zaprzysiężaniu na kolejną kadencję prezesa Narodowego Banku Polskiego. Ale myślę, że to jest właśnie program opozycji. Takie krótkoterminowe, krótkozwroczne działania, eventy, które są przez nich podejmowane, które nie mają nic wspólnego z życiem codziennym Polaków i Polek. Lider partii, w skład której pani poseł wchodzi, a właściwie klubu, bo członkiem Platformy Obywatelskiej Klaudia Jachira nie jest w żaden sposób, Donald Tusk mówi, że wszelkie tego typu działania, jeżeli mają skrócić cierpienia obywateli, są jak najbardziej na miejscu. Trudno mi odnosić się do słów Donalda Tuska, który nie tak dawno powiedział, że gdyby był premierem, benzyna by była po 5,17, panie redaktorze. To są czary mary Donalda Tuska. Dzisiaj obserwujemy absolutnie cały czas brak jednego i wyłonionego lidera Platformy Obywatelskiej, który byłby w stanie przygotować zarys chociaż programu. Jesteśmy po kilku konwencjach Platformy Obywatelskiej, z której nie za wiele, a w zasadzie nic nie wynika dla społeczeństwa. I cały czas gdzieś widzę, że za Donaldem Tuskiem biegnie Rafał Trzaskowski, który chciałby jednak wpłynąć na duże poparcie i wyniki wyborcze w tej kategorii wiekowej młodzieży. To widać również po tym, co robi z poziomu Warszawy, jak mobilizuje posłów warszawskich z Platformy Obywatelskiej do tego, aby angażowali się w różnego rodzaju działania, niekoniecznie związane z programem Donalda Tuska, czyli likwidacji wszystkiego, co jest prawem i sprawiedliwością. Z kolei jeden z posłów formacji, o której pani mówi, to wręcz utracił jakikolwiek wpływ na pana, o którym pani mówiła. I generalnie sytuacja jest nawet dosyć ciekawa, bo tam się mówi o tym, że jeżeli pomożesz Trzaskowskiemu, no to żegnaj się już z miejscem na liście. Scenariuszy tych rozgrywek politycznych jest jeszcze wiele, tym bardziej, że do wyborów, jeżeli będą w terminowym, przewidzianym czasie, terminie przeprowadzone, trochę czasu zostało. Ja natomiast pytając o tę debatę, miałem na myśli wczorajszą debatę na temat aborcji w Sejmie. Notabene dziś Sejm odrzucił ten obywatelski projekt aborcji. Tej debacie się pani przysłuchiwała może? Wiele ciekawych rzeczy można się było dowiedzieć. Tak, przysłuchiwałam się zresztą zgodnie z zapowiedzią moją we wczorajszych mediach w jednej ze stacji radiowych. Zapowiedziałam, że będę przysłuchiwała się, ponieważ każdy projekt obywatelski zasługuje na to, aby się jemu przyjrzeć. Ale tak jak powiedziałam wczoraj rano w mediach, kobiety powinny samo stanowić o sobie, kobiety powinny same decydować o swoim życiu i to wszystko rodzi się w umyśle. Ale odpowiadając, a raczej nie odpowiadając na pytanie, czy jestem za liberalizacją tego prawa, czy przeciwko, uważam, że to jest sumienie i decyzja każdej kobiety. I chciałabym, żeby Polki nie były zmuszane do różnego rodzaju podejmowania czy odpowiadania na pytania, które są zadawane przez dziennikarzy, przez opinię publiczną, tylko żeby mogły zgodnie z własnym sumieniem te decyzje podejmować. Mm-hmm. Tylko teraz, gdybyśmy jeszcze ustalili, a gdyby właściwie pani podała te ramy wiekowe, czy też wiek
od którego kobieta miałaby decydować o sobie. Bo sytuacja jest o tyle ciekawa, że mój syn w wieku 13 lat jest dzieckiem. Natomiast dziewczynka, a właściwie zgodnie z tym projektem ustawy odrzuconym notabene dzisiaj przez Sejm, dziewczynka w wieku 13 lat jest osobą w ciąży i mogłaby świadomie sama podjąć taką decyzję. I o ile teraz jeszcze pikanterii troszeczkę dodam, higienistka w szkole nie ma prawa dotknąć mojego dziecka bez mojej wiedzy i wyraźnej zgody pisemnej. Natomiast tutaj dziecko 13-letnie podejmowałoby samo za siebie decyzję. To podlega tak naprawdę szerokim rozmowom, które powinniśmy ze społeczeństwem prowadzić i definicjom, jakie temu nadamy, bo pan redaktor ma rację, że wiek wiekowi nie jest równy, rozwój tak naprawdę psychologiczny dziecka jednego nie jest równy rozwojowi drugiego dziecka, więc tutaj o tych kryteriach, czy w ogóle o tym, kiedy samostanowimy o sobie, kiedy podejmujemy już odpowiedzialnie decyzje po prostu samodzielne, powinniśmy rozmawiać i to nie jest tak, że zawsze 18 lat, choć wiadomo, że zgodnie z prawem, ale to 18 lat nie zawsze jest tym wiekiem dojrzałości, więc tutaj myślę, że przed nami dużo debat i też o tym mówię od doby tak naprawdę w mediach, o to jestem pytana, czy takie debaty, czy wyniki takich badań, kto jest za liberalizacją, kto jest przeciw, powinny być prowadzone. Uważam, że tak, ponieważ te debaty społeczne przynoszą konkretne rozwiązania i możemy się spierać, ale przy ciągnięciu tego tematu i pokazywaniu, że jesteśmy wśród tych kobiet i rozmawiamy z nimi, jesteśmy w stanie uzyskać konkretne rezultaty. A denerwuje się pani, kiedy o losie kobiet rozmawiają mężczyźni, albo w ogóle kiedy sprawy kobiece są przez mężczyzn podejmowane, czy w żaden sposób? Przyznam szczerze, że często tak, choć panie redaktorze, ja jestem osobą, która w polityce wśród mężczyzn przebywa od ponad 12 lat i w zasadzie polityka to są w większości mężczyźni. No jasne, ale kwestia poczęcia jest naturalnie uregulowana. Do poczęcia jest potrzebna i kobieta, i mężczyzna. Oczywiście, nie będzie mężczyzny, nie będzie poczęcia. Oczywiście, że tak. To jest konstytucyjnie zresztą powiedziane, czym jest małżeństwo, że jest to kobieta i mężczyzna. Jak najbardziej tak. Wiceminister Rozwoju i Technologii Olga Semeniuk, dziękuję pani. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.